A więc witam w kolejnym odcinku, już trzecim z gry Cywilizacja 6. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, w tym odcinku spróbujemy sobie najechać Jerozolimę. Jako, że jesteśmy już w miarę blisko tego wszystkiego, bo mamy tu trochę wojsk. W sumie mamy dwóch wojowników, ciężkie rydwany, do tego dochodzą konnica. Oni tutaj z kimś walczą. Więc po prostu wezmę, wypowiem im wojnę. Może się uda ich zdobyć. Chociaż nie wiem, osobiście zobaczymy. Tak, jeszcze się udało nam w idealnym momencie żelazo tutaj wynaleźć. Kampus do nauki. Też moglibyśmy wziąć kampusy. Tylko pytanie jest, czy oni... Tak, właśnie. Dotąd żelazo było tylko naukową ciekawostką. Zmieniliśmy to, gdy jako pierwsi w świecie wykorzystaliśmy ten zasób, by stworzyć broń dla zbrojnych. I ja tu powinienem mieć jeszcze drugich zbrojnych, ale mnie nie stać, bo nie mam tyle żelaza. Tak, czyli będę musiał jeszcze chwilę poczekać, ale to nic mi nie robi w tym, bo... Tak, wyjdziecie tu, nic mi to nie robi, bo i tak będę musiał poczekać na moje wojska, aż tu dotrą. Wy się tu leczcie. Wziąłbym sobie z nimi wolny przejazd przez granicę, to wtedy moja prawosławie, na pewno. My mamy jaką wiarę? W Panteon urodzaju. A tutaj należy do Jerozolimy. Jest podstawą przeżycia. Drugie miejsce zajmuje rekreacja. Arena, koloseum i dzielnica rozrywkowa. Szczerze powiedziawszy, nic z tego nie chcemy wziąć. Szkolenie wojskowe, weteraństwo. Nie mamy nic takiego. Wypowiedz wojny o terytorium. To jest spoko. Was tu bym wziął na razie na chyba fortyfikację. Was bym wziął też tutaj. Żeby przypilnować z drugiej strony, bo oni... Nie, i tak muszę was rozjechać w takim razie. Ale mi się akurat włączyła muzyczka tutaj. Żelazo mamy 14 dopiero. Ja rozumiem, limy po prostu ojadę dookoła, nie? Tak, a ta nauka coś mi daje? Chyba tylko szybciej się badania robią, mi się wydaje. W sumie aż tyle i tylko tyle, nie? Tak. No ty mówię, szybko, strasznie szybko idą te badania. Idziemy w astrologię i już mamy dwie tury, żeby to zrobić. Produkcję, co byśmy tu chcieli sobie wyprodukować? Ja myślę, że kampus to jest coś, co byśmy tu chcieli postawić. Bo tu jest dużo ziem takich, bym powiedział, mało urodzajnych. Na przykład ta. Na przykład ta i jeszcze dodaje mi to do kampusu, więc jest ok. Tak jak mówiłem, ja tu chcę rozjechać się tymi wojskami, bo ja wszystkimi naraz nie wiadę, a wiadę tylko trzema. Trzema wojskami tylko wiadę. Tak, a łucznicy będą bili z daleka. Tak właśnie zrobimy. Ile tu potrzebujemy dalej? 20 żelaza, mam 16. To bym musiał tu przejąć i wybudować tutaj szybko tych, to wtedy może by było... Aha, oni tu mają więcej wojsk i kupują więcej wojsk. Tak, Eureka, udało ci się, praca w młynie wodnym, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, idziemy dalej. Co byśmy tutaj chcieli sobie wybudować? Wyrocznia coś nam daje, kulturę wiary, nie? Wielka łaźnia, też nie wiszące ogrody, też nam nic nie da. W ostateczności byśmy zrobili jeszcze tą konnicę tutaj, bo się akurat nam przydadzą, a tu prosiłbym o zrobienie kopalni. Dobra, jednostka bez rozkazów. Ucznicy się tutaj fortyfikują. Czekajcie, bo wy tutaj, jak wy to zrobicie, wy byście powinni przejść aż tam. Konnica powinna się zawinąć aż tu, a wy powinniście iść w tamtym kierunku. Tak, i wtedy Rydwan wjeżdża, łucznicy sobie klepią, jak mają klepać. Ciekawe, czy oni mnie tutaj nie zaatakują przypadkiem. W sensie przypadkiem albo specjalnie ciula. Bo miasto jest spoko, żeby je wziąć. Ono się do niczego innego nie nadaje. Jak przystało na strzelca, jestem sceptyczny. No to właśnie, na strzelca. Ja akurat jestem rak. Jest dzielnica biznesowa, tej właśnie dzielnicy potrzebowałem. No i dobra, wszyscy wiedzą, co mają robić, bo wy wjedziecie sobie aż tutaj i tam się fortyfikujecie. Tak, moi wojownicy tutaj się człapią, że tak powiem. Akurat mam 20, więc tych też sobie tutaj od razu ulepszymy. Oni sobie poradzą z łucznikami w moment, byk. Tak, okej, okay. Wybierz produkcję. Co bym chciał tutaj zrobić? Tutaj na pewno by mi się przydało w sumie, żeby tu byli budowniczowie, bo oni muszą trochę terenów tutaj ogarnąć. Te jedwabie i te inne. Co ci się dzieje? Wasze spokojstwo znaczy sztuka, nauka. Nie w niczym nie jesteśmy słabi. Tak to już jest.
nie wiem, czy ten ciężkie rydwany, jeszcze barbarzyńcy mi się tu pakują do miski. Nie wiem, tych tu przyślę i wypowiem im wojnę w następnej turze. Ja będę jako agresor. Tak, trochę jednostek prawdopodobnie stracę. No to bardzo dobrze, mnie cudy nie interesują, szczerze powiedziawszy, aktualnie. Czyli oni mają tak, trzy jednostki plus ciężkie rydwany. Nie atakuj mnie, gościu. Przecież konica ci normalnie zje. Także ja się jeszcze cofnę konnicą w takim razie i poczekam na ich ruch. Na tych barbarzyńców. Tak, a ty jak już się wyleczyłeś, no to kontynuuj eksplorację z dumnym śladą. Oni jednak otworzyli tutaj tą osadę w sumie. Ale w sumie to ja idę po czwartą już lepiej zbudowaną osadę, więc ja jestem i tak do przodu. Dobrze, te kampusy tu konnica mi się teraz już też robi. Konnica też mi się tu zaraz podjedzie do góry. Bo to wszystko zależy, co tu zrobią ci barbarzyńcy. Od tego zależy mój ruch. Mógłbym ich zostawić, żeby się rozbudowywali, ale to jest bez sensu, bo lepiej będą się rozbudować pod moim tutaj. Tak, inspiracja. Udało ci się poczynić następujące postępy w pracach nad najemcy. Tak, tutaj jest to nasz rakadet, który się weźmie za... Ile potrzebujemy? 3 tury do tej. Jestem coś w stanie wybudować w taki szybki czas? 4 tury, jestem plac rządowy. Utrzymanie 1 złoto kosztuje, daje 1 tytuł gubernatora. Tak, dam to tutaj w takim razie. Dobra, przez ten czas to akurat powstanie i konnica też mi się niech tam zawija. Tak, i ta konnica też mi jako zgromadzenie plus 2 na turę. Dobra, następna tura. Oni się będą z nimi klepać, czy się nie będą klepać? To jest dość dobre i interesujące mnie pytanie. Tak, będą się z nimi klepać, czyli w następnej turze po prostu atakujemy i konnicą ich rozjeżdżam. Tak. Chyba, że mnie będą atakować. To byłoby bez sensu w takim razie. No niestety, Jerozolima, ja wam muszę wypowiedzieć wojnę. Jestem waszym suzerenem? Nie ma suzerena. Bezpośrednie odpowiedzenie, tak. Jakiś uraz mi to generuje. No ale niestety, jestem teraz podczas wojny z Jerozolimą. Więc tak. Moje ucznicy... Jakby to tutaj zrobić teraz, żeby to było w miarę okej. Okay. Widzę, że oni sobie naraz ich nie rozwalą, ale oni strzelając do łuczników, a łucznicy się będą tylko bronić, to pozwolą na to, żeby moja konnica wjechała i rozwaliła ich wojska tutaj. Do tego zrobiłbym tak, że... Ile oni im zabiorą? Oni ich zabiją wszystkich, widzę. No to się tam pakujemy. Tak. No nie zabili wszystkich, no to w takim razie Rydwan to już sobie wyjaśnia sam sprawę. Tak, i do tego wy byście musieli wjechać tutaj w te wojska. Też ich nie rozwalicie, niestety wiem. Ale chociaż coś z tego tutaj się posunie. I w sumie moje wszystkie wojska są już rozprowadzone, że tak powiem. Jeszcze moja konnica też tu się wybiera. Więc dobra, wypowiedzenie. Wypowiedziała wojnę Jerozolimie. Aha, no bo oni są ze mną. My jesteśmy ich suzerenem, więc logiczne. A ci zamiast klepać mnie, to biją tych. W sumie nic dziwnego, bo oni by chcieli do mnie przejść, to nie przejdą. Tak, no to w takim razie wy, ucznicy, jesteście w stanie coś tutaj zrobić takiego? Jesteście w stanie w sumie klepać tylko w miasto, to klepcie w miasto. Wy załatwcie tych uczników, jak i tak już tutaj łażą bez sensu. Dużo stracę? Jest remis. No trochę stracę, ale wiadę. Tą konnicę musiałbym cofnąć tutaj. Żebym im tych będę musiał przesunąć tu i ci wtedy tu wejdą. Na razie robimy wielkiego człowieka i możemy wielkiego generała zatrudnić. Tak. I ten nasz wielki generał... Czekajcie, najpierw robimy tutaj. Nie wiem, co my byśmy tutaj chcieli, bo w sumie zrobiliśmy sobie tych.
wymaga populacji większej, no to w takim razie byśmy zrobili sobie premię do żywności. Tak, co ty potrzebujesz? Na stałe zmniejsza o 20 minut zmęczenie wojną twojego imperium. Tylko w dzielnicy wojskowej. No to w takim razie tutaj cię użyję. Tak, wy się bierzcie tutaj za irygację w tą stronę najpierw, potem zejdziecie tutaj na dół. Teraz mamy wojska i teraz jest tak. Ja bym mógł to splądrować, co mi to da? Zapewnia 50 zdrowia, niepotrzebne mi to jest. Ale mogę zaatakować miasto. Tak. Jak będę plądrował, to mi się zregeneruje życie. Uczcicy mnie teraz będą tu klepać, rozwalą mi ich może razem z karawanami, z rydwanami. Tak, właśnie. Może jednak nie. Oni atakują tutaj w sumie tych, a oni nie są silniejsi ci moi? Dobra, jednak straciłem konnicę. Nie, nie straciłem jeszcze konnicy, ale jest blisko. Jeśli pieniądze nie przyniosą. No i bardzo dobrze, bo ja akurat chcę się na tym skupić, żeby te pieniądze tutaj zdobywać. Od razu bierzemy dzielnicę przemysłową i będziemy robili pikinierów. I teraz robimy tak, wy mi nikogo tu nie zdejmiecie, ale możecie klepać Jerozolimę. Nie wiem, co tu się nagle stało, że oni jednak już mają mury z powrotem. Przed chwilą ich jednak nie mieli. Wy się proszę ruszyć tu, wy wjeżdżacie tutaj. Wy poważna wygrana. Jesteście w stanie z nimi wygrać? Tak, jesteście w stanie z nimi coś tu poradzić sobie jakoś. Tak, i my bierzemy dalej konnicę, którą będziemy tutaj wysyłać. I plądrujemy tutaj to miejsce, w którym stoimy, żeby zyskać trochę życia. I używamy ciebie. Ciężkie rydwany. Robimy tak i my potrzebujemy kupić taran, taran, ruszaj się, przydasz mi się tam. Ciekawe, czy tak mogę rozwiązać na przykład jednostkę, czuwanie, pominięcie tury. Usunięcie jednostki mogę, no. No, zobaczmy, oni zabiją ich? Nie, ja ich zabiję, jest okej. Okay. Tak, jednak te wojska jednak się jeszcze trzymają tu kupy, że tak powiem. Tak, Europa, Eureka, znaczy, wy tutaj się w takim razie proszę fortyfikować do tego. Wy się odsuńcie też, bo się zaraz wykończycie. Wy wchodzicie mi tutaj i on mi tu podjeżdża pod chatę. Konnica oczywiście pakuje się w łuczników. Z produkcji wybieramy sobie. Można już to robić? Gdzie tu jestem? Czekajcie. Dzielnica biznesowa, potrzebujemy 10. Utrzymanie 1 złota, produkcja, koszt. Daje 20% produkcji w wszystkich miastach przez 5 tur. Przejęcie miasta przeciwnika. No to biorę, bo akurat będę przejmował to miasto przeciwnika. Tytuł gubernatora, ja bym chciał od razu ją tutaj awansować. W konnica, gdzie ona mogłaby tu podjechać? Moglibyście jechać tutaj górą. Tak, wy tutaj zróbcie tą irygację. Tak, wy standardowo walcie w tą Jerozolimę. Bo czemu by nie? Tylko nie wiem, skąd się nagle te mury wzięły. Tak, nie, chyba że je wybudowali. A to dziwnie by to było, nie? Nie, ja was tutaj ufortyfikuję, póki mi ten tu nie podjedzie, bo bez sensu, żebym tracił tyle życia. Imperium Rosyjskie. Tak, oni tu mamy. Budowniczych. Tu trochę wam nie pykli ci budowniczowie. Aha, rozwalą mi te ciężkie rydwany. No niestety. Dobra, wy możecie iść tutaj. W sumie w tym lesie coś zrobić, jak się da, jak się nie da, to ok. Rydwan mi tutaj podjeżdża. W sensie rydwan. Tak, no i reszta się tu pakuje już. Powinni zadawać obrażenia... Nie murom, ale widzę dalej zadają obrażenia murom, nie wiem czemu. Aha, po prostu dużo ściągają tych. Bardzo dużo ściągają. O właśnie. A wy dalej się pakujcie tu w to. Ja stracę tą konnicę na bank, ale to już jedzie następna. No właśnie. Tu już nadjeżdża następna konnica. Następna tura. Tutaj mamy jednostkę. Konnica może awansować. Że ta konnica? No ale oni tyle nie przeżyją, żeby mogli awansować w ogóle. Aha. I ty nagle się klepiesz tamtych. No właśnie, ta Jerozolima niestety rozwaliła mi tu konnicę.
Tak, niestety, co poradzimy? Takie są momenty walki. Dobra, idź tutaj. I teraz ja bym chciał, żeby chyba Rakadet mi to przejęło tam. Rakadet, jesteś w stanie przejąć to pole? Nie jesteś w stanie go przejąć, a ty? Jesteś w stanie przejąć to pole? Tak, no to bardzo dobrze, bo wy tam będziecie mieli robotę. Dobra, co wy tutaj możecie zrobić? Plus 2 do nauki, w sumie bez sensu, żeby to robić, ale w sumie nie mam innego wyjścia, żeby to robić. On tutaj zostaje, tak jak jest. Tak, a oni mi się tu pakują z powrotem do tego miasta. Konnica rozjeżdża tutaj tych. Tak, ci jeszcze z jedną turę by tu poczekali. Ci ostatecznie splądrują to, na czym stoją. Tak, w sumie jak my tutaj mamy tych nasze konie. Tak, ty tutaj stój. Uśpienie. Aktywowane premie za upamiętnienie. O tak, bardzo dobrze. Nie wiem, czy ta Jerozolima przypadkiem nie będzie mi mocno zadawać obrażeń, ale chyba nie powinno. Nie powinna mnie ściągnąć na hita. W ogóle oni się w międzyczasie tutaj poszerzyli o te futra, zaksupport luksusowy. Tak, no to ty mi tu buduj to od razu kopalnie. Łucznicy, wiadomo co robią łucznicy, pakują się tam. No trochę im się udało, że tak powiem, urosnąć. Ja się tu będę musiał splądrować, nie, będę musiał się tu fortyfikować. Ale ty mi mogę już tu wjeżdżać, przynajmniej na razie. Szkoda, że nie mam katapult albo coś takiego, zanim się na tą Jerozolimę tutaj zajechałem, ale najwidoczniej tak będzie musiał na razie zostać. Poczekam jeszcze sturę chyba. No, najlepiej tak będzie, jak poczekam sturę. I przejmę po prostu to miasto sobie jako własne. I będę musiał zmienić tu wiarę na to moją. Tak, klepać to już tu proszę. Oni mnie w ogóle nie atakują. Nie mają murów, może dlatego mnie nie atakują. Następny jest awans. Tak, dużo obrażeń nie zadają, więc się bijamy tu. Niestety zmarł jeden koń według nich, ale trudno. Tak, atakuję was jeszcze raz. Może akurat, bo to doświadczenie trochę zdobywają jednak. Nie da się ukryć. Tak, idźcie tutaj na jedwab zasób luksusowy i weźmiemy go sobie. Następna tura. Co my tutaj mamy? Pojawił się nasz... Inkowie się pokazali, no ale ja nie mam ochoty z nimi nawet rozmawiać. Oni są gdzie? Tutaj? Nie wiem gdzie. Następna tura. Aha, no i ty gdzie chciał z żelazo za... Nie podoba mi się twoja granica, w ogóle mi się nie podoba. No, w sumie. Tak, ona zyskuje tylko 20 do zdrowia. Tak, bierz to. Dobra, co my tutaj mamy? Jednostkę bez rozkazów. Ale wy zginiecie przy ataku, więc po prostu zrobimy tak. O właśnie, i tutaj dojedzie was konnica, no to wychodzi. Chociaż pozostał jeden gościu, widzę tutaj. Tak właśnie, tylko że jak ja to wjadę, to ja to przeżyję. Według tego powinien to przeżyć tutaj. Tak. No. Okej, okay, ale to załatwił ładnie. I Jerozolima została podbita. Co za kiepska przyniosła ci szczęście. Przejmujesz jednostkę z Jerozolimy. Twoje rybace uczą się nawigować. Jaką mam jednostkę? Mamy budowniczych w sumie. No ale oni to są ładnie rozbudowani w sumie. Mógłbym co najwyżej zwierzyna tutaj robić takiego deala, że przejąć sobie to. Tak, i tutaj wysłać wtedy tych budowniczych, żeby tam poszli tu budować. Tak, i wy reszta zachować miasto. Zachowaj miasto. Zachowamy miasto, oni powinni być, należy do pełna lojalność za 3 tury. Więc jest ok, robimy sobie kampus, tu może nie. Tutaj bym sobie zrobił kampus. Niech się tam robią jednostka. Na razie przelećmy wszystko dookoła, gwałtowna burza. To w sumie jest daleko ode mnie. Aha, to jeszcze Japonia jest, widzicie? Rosjanie się biją z tymi. Z Japonią. O, następni. Tak, fortyfikacja, to jest w ogóle coś się tu dzieje, widzę.
Co tu się dzieje? Silna burza śnieżna o nazwie Femi kontynuuje swoją niszczycielską wędrówkę, kierując się na południowy zachód. W tej turze zjawisko to uszkodziło 0 pól, doprowadziło do utraty obywateli, zabiło 0 jednostek, zwiększyło żyzność. Stolica zdobyta. Tak, oni by chcieli ode mnie, żebym im dał jedwab i otwarte granice za hajs i otwarte granice. Dobra. Niech ci będzie, że dam wam ten jedwab. Tak, Jerozolima potrzebuje więcej obszarów mieszkalnych. Dobra, wy się tu na razie fortyfikujcie, albo się nie fortyfikujcie. My się będziemy teraz zabierali w tę stronę. Tak, wy fortyfikacje do uzdrowienia. Produkcję tutaj robimy sobie w takim razie. Wielkiego człowieka tego typu. Tylko, że ja bym tego jednak może nie chciał, bo mi cuda nie obchodzą na razie. Zróbmy sobie starożytne mury, żeby nie było tytułu gubernatora. Awansuję ją na... Wszystkie elektrownie słoneczne, elektrownie geotermalne, zapory, elektrownie wiatrowe zyskują plus 2 do energii, plus 2 do złota. No to tego, chociaż tego na razie nie potrzebuję, to ja bym jednak chciał ją zmienić. Na przykład na jakąś inną tutaj. Szybkość, z jaką gubernator urzęduje w mieście, ilość lojalności twojej cywilizacji, jaką zapewnia ten gubernator. Nabywanie ziemi, gospodarka leśna, plus tutaj mamy wojownika, dyplomatkę, umiejętności. Czyli jego bym wyznaczył jako... Rakadet jest, został mi ten już coś tam. I byśmy jego tu przydzielili. Jego awanse to jest te przyrost jedzenia w mieście, a tu będzie problem z jedzeniem, więc w sumie idealnie. Burza się zakończyła. Co ty byś chciał ode mnie? Wszyscy moi kochankowie wręcz zabijają się o twoje dobra, ależ zabawa. No śmiesznie, jak nie wiem. W ogóle coś się tu dzieje, nie wiem co się tu dzieje, że mi nagle takie FPS-y spadły. Nie mam zielonego pojęcia. Obrona jest lepsza od bogactwa. Tak, wypowiedz wojnę o odzyskanie terytorium, to nie? O protektorat. Nie spowoduje uraz, no ale dobra, nie chcę zmiany doktryn, mi się podobają, takie są. Szkolenie wojskowe, idziemy tutaj. Wy możecie co sobie zrobić? Ja bym potrzebował coś, co nam tutaj biznesową. Tutaj jest plus 2. Ale ja bym się nie chciał pakować przy te jerozolimowe sprawy. Wojskowej na pewno tutaj nie potrzeba. Tu nic nie będzie, to tutaj to wybuduję. Już nie muszę mieć tego bonusu, trudno. Tytuł gubernatora. Ja bym chciał awansować gościa. Tak, potwierdź. Także jest ok, jedziemy dalej. Tak, wy tu wybudujcie obóz. I tak w sumie to dobrze by było puścić kogoś do góry, żeby jechał i zobaczył co się tutaj znajduje, nie? Bo tak się patrząc to w sumie ja tu sobie przejmuję cały obszar powoli, cały czas do przodu. Tutaj mam plus 2, plus 2, plus 2, to jest plus 3. Ale bardzo dużo jest tego. No ogólnie to jest bardzo dobry teren, to bardzo dużo jest żywności. Dobra, jednak mnie cienkawi, nie, jednak biorę tamto. To jest tu wybudowane, tu plantację pójdziemy zrobić. Jednostka bez rozkazów, zbrojni. Dobra, zbrojni, pójdźcie tam zobaczyć co się tam dzieje. Konnice bym tam wysłał, ale już niech sobie zostaną. Zbrojnych ściągamy tu z powrotem. I trzeba będzie się albo brać za Paryż. Byśmy się brali za Paryż w sumie. W miarę szybko jakby to poszło. Jerozolima została pokonana. No tak, sam ją pokonałem i ją przejąłem w ogóle. Tak, już jest moim miastem. A tutaj co się w ogóle dzieje? Ten Cardiff, ja jestem dalej jego tym? Suzerenem? Akurat tak. Koniec epoki klasycznej za 9 tur. Cud ukończony, cud ukończony. To mnie nie interesuje. Mamy złoty wiek.
Dobra, coś tu jest u góry w ogóle wartego mojej uwagi. Pokój tobie i twoim poddanym. Ciepło się robi na sercu, widzisz kogoś różnie pobożnego jak ja. No to fajnie, jak ty wierzysz, w co ty wierzysz? W co ty wierzysz, gościu? Tu mamy Inków, to my z Inkami nie gadamy, tu mamy prawosławie. To on jest za prawosławiem w takim razie. Tak, mamy następnego gościa. Gościu, co byśmy tutaj wybudowali u siebie? Tak, dajmy ten Gaj, niech już się tam gdzieś buduje, ale co ty możesz mi zrobić tutaj? Wojskowe jednostce lądowe. No to w takim razie ty pójdziesz podnieść tutaj umiejętności właśnie moich łuczników. Dalej. Co się dzieje? Coś się nowego pokazało? Nie. Przyspiesza technologia inżynieria. No trafiasz na nowe miasto państwo. Wolin. Co to takie czerwone miasto państwo? Co ono dodaje? To jest coś do walki, tak? Produkcja i te sprawy. Mogę mu tutaj coś dać, ale w sumie jest to bez sensu. Łucznicy mogą awansować. No to łucznicy już awansowali, tak? No tak. Nie wiem. Potrzeba więcej udogodnień. Udogodnienia są potrzebne. A skąd ja wezmę udogodnienia wam, goście? Dokonaj zakupu za złoto. Pomnik. Nic mi to nie daje. Produkcja. Aha, tutaj też można sobie wybierać. To nawet nie widziałem. Dobra, macie to i żeby wam nie odbiło dobrobytu. Tak, konnicę zabieramy z powrotem tutaj. Wy też tam idziecie, widzę, dobra. Okej, okay, wy będziecie się tu klepać z wojownikami, chyba że oni nas zaatakują pierwsi. Szkolenie wojskowe, co my tu mamy? Posąg Zeusa. Elity jest dzieckiem, wszystkie ulepszone zasoby koni żelaza. Nie potrzebuję tego. Tego też nie potrzebuję. Zysk promowania, to tego też mi nie potrzeba. Jako tako. Państwo gospodarze. Nowe wyszkolenie budowniczowe. Czy mam dwa dodatkowe akcje budowy? Nie potrzebuję. Remis za sąsiedztwo z dzielnicą portową. Nie mam takiej, ale przyznaję emisariusza tutaj. Wyślij emisariusza do... Tak. Nie powinien mieć dwóch? Tak, mam już dwóch. Jednostka bez rozkazów. Buduj mi to. A wy się w nich tu pakujecie, wjeżdżacie ich jak w ten. I załatwiacie gości i jedziemy od razu na następną turę. Aha, bo wy tu jeszcze wam się nudzi, ale ja was w takim razie wezmę tutaj. Bo ten Paryż bym przejął, więc myślę, żebym go mógł przejąć. Potęp. Generuje, coś generuje, nie wiem co to jest w ogóle. Ma umowy, zezwala, że zaofertują ci otwarte granice i jest z nimi w dobrych stosunkach. No. W sumie ten Cardiff nasz zostaje. Wysyłam do was poselstwo handlowe, nie sądzę, że najlepszy kawior, czy coś smacznego. Dobra. Niech ci będzie, że ja tutaj się z wami teraz zgadam, ale to przez przypadek, tylko bo zapomniałem, co się właśnie odbywa na świecie. Niestety. Co my tu mamy? Wielu się spiera, co zapoczątkowało średniowiecze, ale my wiemy, że przełom było odkrycie terminu. Przez Egipt. Wszyscy uczymy się rzemiosła, w którym nikt nie zostaje mistrzem. Tak, i w tym magiczny sposób my możemy tak tutaj awansować. Generowanie strefy kontroli. Tak, do tego my powinniśmy mieć opcję, nie wiem czy ich możemy, a tak, możemy. Możemy ich podnieść o poziom. Więc w sumie wróćmy się tu i podniesiemy ich o poziom jeszcze. Jak się da. Budowniczych tutaj byśmy też sobie wykorzystali, tylko myślę gdzie. Tutaj do tego punktu byśmy zrobili badania nad inżynierem. Chociaż Tartak też nie jest głupie. Strzemiona. Budownictwo, jak i tak już robimy. Tak, wy byście potrzebowali targowisko. Mogę wam zrobić targowisko. Następna tura. Tak, ta konnica sobie też zjedzie tu na dół. Tu jest w ogóle Mount Everest. Tego nawet nie widziałem. I tu są owoce, dodatkowy zasób. Chyba, żebyśmy po... Jakbym najechał na ten Paryż... Powiedz wojnę generuje.
uraz, jakieś urazy generuje. Nie będę żadnej przyjaźni deklarował, bo wy mi się tutaj nie podobacie. Ja tu wezmę sobie wojska blisko do waszych ziem i wam nie pozwolę się rozrastać. No bo ja nie jestem chyba w stanie kupić więcej ziem w tamtą stronę. No nie jestem w stanie. Albo w sumie to miasto też bym mógł przejąć. Tylko nie wiem, czy ono się utrzyma. Utrzyma się tu jest żelazo. Więc w takim razie te jednostki moje bym sobie ściągnął. Co to jest potrzeba? Wymaga 0 żelaza, ale potrzeba 150 złota. No to w takim razie wy się tu chwilowo fortyfikujcie. Ale was tutaj zabiorę. Resztę wojska wezmę tutaj na dół. Tak sobie właśnie wymyśliłem. Tak, i konnica też niech mi tutaj przyjedzie. To chcę konie za ten. No to pewnie, że biorę. Pamiętajcie, złoto to jest podstawa tutaj. Dochody. I co tu jest jeszcze? Informacje szlaków handlowych. Mamy w sumie tylko jeden i dostajemy za to... Aha, czyli dlatego ja lepiej, żebym ich nie najeżdżał, bo z tego dostaję hajs. To tych zostawię, w takim razie przekonali mnie. Przekonali mnie, że jednak nie ma sensu się z nimi klepać, bo to do niczego mnie nie zaprowadzi. Ale ten Paryż jest takim miastem, którym powoli bym przejmował sobie następna tura, albo najlepiej podporządkował ich wszystkich pod siebie. Francja, co ty mi tu podpływasz pod ten? Czyżbyście chcieli ode mnie, żebym ja wybudował flotę tutaj tych? To miasto będzie zablokowane, ono dużo nie urośnie, bo daleko nie pojadą. Jedyna opcja, jaką będą mieli, to zaatakowanie mnie, czyli żadną to jest opcja. Wiesz, produkcja. Co byśmy tutaj zrobili? Targowisko oczywiście, że budujemy, bo za to jest hajsiwo. Tu proszę wybudować mi to. Wyślij emisariusze. Tak, wysyłam emisariusze tutaj, bo on mi daje... Tak, pierwszy suzeren w historii i on mi tutaj daje opcję, że +2 w każdym mieście ze zbrojownią lub konsulatem przy produkcji jednostek. Akurat mam zbrojownię w tych dwóch miastach, więc idealnie się wszystko zgadza. Tak, ciężka piechota się będzie tutaj zawierać. No, także tak zrobimy, coś tu się więcej dzieje, nic więcej się nie dzieje. Więc wiecie co, myślę, że na tym byśmy zakończyli dzisiejszy odcinek. Udało nam się przejąć Jerozolimę, udało nam się ją tutaj zdobyć. Mamy praktycznie cały tutaj nabrzeże Azji. Tak, mamy praktycznie całe nabrzeże. Tutaj pewnie jest Australia, czyli takie małe główienko, które na razie nam nie jest potrzebne. I byśmy się jakby kierowali bardziej w lewą stronę. Byśmy się brali już za Paryż może. Jest tu mapa gdzieś kontynentu, takie można zobaczyć rankingi światowe. Jestem na drugim miejscu, na pierwszym jest w sumie Francja. Ale nie dużo prowadzi, że tak powiem, więc byłbym w stanie ich tutaj może trochę ścisnąć. Więc tak jak mówię, w następnym odcinku byśmy zrobili może podejście chociaż pod Paryż, jakby się udało odbić. Tylko tak, jeszcze póki pamiętam, to żebym ja sobie kliknął, żeby on mi tutaj dojechał. 11 tur, to może trochę potrwać, chyba że byłbym w stanie szybciej go tu kupić. No nie byłbym w sumie 4, co może. No ale tak jak mówię, na razie dziękuję za oglądanie. Zapraszam już do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.